31 marca, wtorek, drugi dzień próbnych egzaminów ósmoklasisty. Wczoraj język polski, dzisiaj matematyka, jutro język obcy. Niekonwencjonalna sytuacja, więc i forma egzaminów niekonwencjonalna, bo elektroniczna. Żeby przystąpić do tych egzaminów, potrzebne są specjalne arkusze, które, jak się okazuje, podobno stanowią już jakiś problem, bo serwery się przeciążają i nie jest łatwo je ściągnąć. Ale jest ze mną ósmoklasista. Witaj, czy ty miałeś wczoraj jakieś problemy ze ściągnięciem odpowiednich materiałów do tych testów? Nie, to było proste, ponieważ dyrekcja wysłała nam wszystkie materiały potrzebne, by ściągnąć testy i wszystko było przez nich przedtem wyjaśnione. A czy ten test wczorajszy był trudny? Nie był trudny, przynajmniej ja to tak odczuwałem. Większość zadań była prosta. Czy lekcje online, które trwają już jakiś czas, przygotowały cię odpowiednio, sprawdzają się i przygotowały cię odpowiednio do tego egzaminu? Lekcje online były sumiennie prowadzone. Nie odbiegały znacząco od tego, co było nam przedstawiane w szkole. I wydaje mi się, że na ich podstawie mogę z pewnością podejść do egzaminów. A nie brakuje ci szkoły i normalnej atmosfery i kolegów? Trochę tak. To jest jednak inny klimat. Dzisiaj matematyka, jutro język obcy. Tak naprawdę nie wiadomo, ile szkół i ilu uczniów uczestniczy w tych egzaminach próbnych, ponieważ pomimo ogólnopolskiego terminu wyznaczonego do ich przeprowadzenia, uczestnictwo w egzaminach próbnych jest dobrowolne. Statystyki będą znane prawdopodobnie pod koniec tygodnia, natomiast wyniki tych egzaminów już 8 kwietnia. Podobnie będzie wyglądać sytuacja z maturami próbnymi, które już 2 kwietnia zaczynają wchodzić w życie i tak naprawdę od godziny 9 zaczynają się pierwsze próbne matury. Język polski od godziny 14 rozszerzony. Następna tura to od 3 kwietnia, 6, 7 i 8 kwietnia. Kolejno następne egzaminy o godzinie 9 zawsze podstawowy poziom, od godziny 14 poziom rozszerzony. Przed uczniami, nauczycielami trudny czas oczekiwania na decyzję rządu co do zmiany terminu czy formy tych egzaminów, a jest to raczej nieunikniona decyzja. A póki co cały czas trwa sprawdzian z nowych form nauczania, z determinacji i samodyscypliny. Z tych egzaminów oceny uczniom zwłaszcza wystawi samo życie i ważne, żeby tutaj mieli jak najlepsze oceny, bo przyszłość tych młodych ludzi to również nasza przyszłość.